Cześć, witajcie, ja jestem Komornik i witam was po raz kolejny w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hearts of Iron 3 jako Niemcy. Dlaczego startujemy dzisiaj na tym ekranie? Otóż, słuchajcie, jest taka sprawa, że zapomniałem w poprzednim odcinku, zresztą pisałem wam to chyba w komentarzu, czy tam nawet w opisie filmu, nie zmieniłem, słuchajcie, poziomu trudności, dlatego teraz sobie zmienię, żebyście widzieli, będzie to poziom trudny, nie chcę na razie grać na bardzo trudnym, no chyba, że mi napiszecie, że powinienem na takim grać. Ale umawiałem się z wami, że będzie to poziom trudny, więc myślę, że mogę się przełączyć na poziom trudny. Właśnie klikamy play, załadujemy sobie save'a. No i co? I będziemy dzisiaj kontynuować nasze starania się podbicia, może nie świata, ale na pewno Europy. I tak jak mi zresztą pisaliście też w komentarzach, poza odcinkiem sobie uporządkowałem mniej więcej armię. Tutaj mamy teraz w tym momencie wszystko tak, jakbym chciał mieć. Mam nadzieję, że się zapisało. Tak, zapisało się. Tutaj mamy dwie grupy na tym teatrze. Tutaj mamy jedną grupę armii. Znaczy nie, słuchaj, nie tak, czekajcie. Tutaj mamy jedną grupę armii, ale dwie armie. O, w ten sposób. I tutaj mamy też jedną grupę armii i jedną armię podpiętą. Wszystko jest tak, jakbym chciał. Generałowie też są podpięci mniej więcej tak, jakbym tego oczekiwał. No jedynie mam dwie jednostki pływające, z tego co pamiętam, albo nawet nie pływające. No nieważne, w każdym razie. A zresztą wiecie co? Mogę wam to pokazać. Tak, kilka samolotów mam jeszcze bez generałów i to są chyba same samoloty, z tego co widzę. Ewentualnie tutaj jeszcze, tak. Mam zamiar to sobie za chwilę wszystko połączyć i mam nadzieję, że to będzie koniec naszej tutaj organizacji jednostek i myślę, że to będzie całkiem przyzwoita armia. Jeszcze teraz widzę, że tutaj mamy kilka samolotów. Muszę je gdzieś rozmieścić. Cholera, nie wiem gdzie. Może tu? Czekajcie, ja muszę zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda w Berlinie. Tak. Czyli tutaj muszę je wrzucić. To są wszystko. Chociaż z drugiej strony, wiecie co? Zrobię chyba nowy. Nowy pułk? Nie wiem, jak powinienem powiedzieć. W każdym razie wrzucę ich gdzieś do jednego worka. Teraz to są wszystkie samoloty tego samego typu. I zmienimy sobie też dowódcę, ponieważ to są jednostki, które powinny mieć dosyć dobrego stratega. Te prawdopodobnie sobie załączymy. Coś w tym stylu właśnie. Dobra, zrobimy sobie tego gościa. Dostajemy plus 10 do ofensywy, więc myślę, że to jest dobry wybór. I teraz tak, jeszcze ogarniemy sobie armię na szybkości. Tutaj mamy myśliwca. Mam nadzieję, że to jest myśliwiec. Wiecie co, ja sobie to podzielę. Wyrzucę te samoloty osobno. I postaram się pogrupować myśliwce do myśliwców, bombowce do bombowców. Chciałbym mieć to wszystko w jednym tutaj na razie miejscu. Tutaj z drugiej strony widzę, że mamy też jednego myśliwca i tutaj mógłbym zrobić identyczną sytuację właśnie, czyli zabrać sobie po prostu tego myśliwca i przetransportować go, czy też przerzucić go tutaj. Wtedy połączymy się z tymi jednostkami i mam nadzieję, że wszystko będzie tak, jakbym tego sobie życzył. Gdzie ten samolot? Przeleciał tam już? Jeszcze? Może już? Tak, okej, więc możemy je połączyć i wybierzemy sobie lepszego. Nie, w sumie nie musimy lepszego sobie wybierać. Dobra. To by było chyba tyle, jeśli dobrze pamiętam. Tutaj mamy oczywiście jeden jeszcze myśliwiec, sobie za chwilę dorobimy dwa kolejne, więc tutaj nie ma problemu z tym. No chciałbym jednak ze skillem 4, ale myślę, że tutaj jednak ta ofensywa mi się bardziej przyda. Więc tutaj sobie jego wybiorę i to by było chyba tyle. Prawda? Nie, nieprawda. Ale to już chyba ostatni. I to ma być co to jest. Nieważne, ale zrobimy sobie. To sobie zrobię. Dobra. I to by było tyle, jeśli chodzi o ogarnianie armii, więc możemy zabrać się dalej do kolejnych rzeczy. Dobra, technologie. Ogarnijmy sobie technologię. Tutaj mi się kończą czołgi, więc za chwilę przejdziemy do budowy tych dywizji czołgowych. Ale ja też przy okazji policzyłem sobie, że żeby wszystkie moje piechoty otrzymały
co dotrzymały. Otrzymały artylerię. Potrzebuję tych brygad 35, więc prawdopodobnie ja sobie teraz zacznę je budować. Chociaż, wiecie co? Może najpierw zbuduję tych... Aha, nie mogę ich zbudować. O nie, mogę. Już myślałem, że nie mogę. Zbuduję sobie na razie 5. To powinno mi właśnie zwiększyć praktykale. I... później będą mi się szybciej budowały. Okej. Jaki jest plan teraz? Tutaj widzę, że upgrade'y się robią. Produkcja na razie nie jest taka, jakbym chciał, ale eskorty się na pewno też przydadzą. Dobra, słuchajcie, niech to się wszystko bada i buduje przy okazji. Zobaczymy jeszcze na raz technologię, co tutaj teraz widzę, że dosyć dużo tych rzeczy będzie się niedługo odblokowywało, więc mam nadzieję, że o niczym nie zapomnę. Jest rok 36 na razie ciągle, więc myślę, że te technologie z 37 jeszcze mogą troszeczkę poczekać, ale nie dużo, bo nie chcę też przesadzić. Tutaj przemysł cały będzie w 38 dopiero, czyli za rok będę mógł to badać. Jeśli chodzi o dyplomację, no to ja ciągle czekam o wybuch tutaj wojny domowej. Wtedy zacznę przeciągać na swoją stronę Hiszpanię. No i co? Słuchajcie, myślałem też o takim planie, żeby nie wywoływać wojny z Polską na początku. Uderzyć od razu na Francję. Oraz później na Wielką Brytanię. Co spowodowałoby atak Związku Radzieckiego na mnie, ale będę otoczony, a właściwie odgrodzony przez Polskę. Nie wiem, czy to jest dobry plan. Nie wiem, czy to się uda. Ale szczerze, mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dobra, prawdopodobnie powinienem wszystkie moje jednostki sprowadzić do Berlina, bo w tym momencie mamy... czekajcie, co mamy? Minus 216 jednostek, które są tracone na przerzucanie ich wszystkich tutaj na... Czekajcie, tutaj, o! Do sieci tak zwanej, czyli do zaopatrzenia tych wszystkich jednostek, które sobie tutaj stacjonują. Więc cóż, ja myślę, że ja to teraz zrobię, bo nie jest mi to w tym momencie w żaden sposób potrzebne. I to się może później ustawić. Mam nadzieję, że to się uda. Chyba się uda. No te jednostki wiadomo, że niestety tam się nie przetransportują w tym momencie, ale to nie będzie chyba większy problem. Dobra, i to też do Berlina, bo w Berlinie jest oczywiście centrum tego wszystkiego. I to powinno znacznie, znacznie zmniejszyć, słuchajcie, nasze zużycie. Okej, pierwsze tutaj już jednostki się... pierwsze badania się kończą, a zwiększymy prędkość gry do 5. Nie lubię grać na 5 razach, ale no, czasami trzeba. Tak. Mamy nowe już niszczyciele. Znaczy, może jeszcze nie mamy nowych, w sensie nie możemy budować nowych, jaki to jest... typ. Z-17, klasa plus z gwiazdką. Model 34 ciągle. O mój Boże, ile tego się bada. Dobra. Czołgi. Bardzo mnie to cieszy. Raz, dwa, trzy. Indzie to jest to samo. Tak. Coś jeszcze zniszczycieli prawdopodobnie mi się tutaj musi zbadać. Oczywiście, te dwie technologie. Jeśli te dwie technologie się nam zbadają, to będziemy mieli znacznie lepsze możliwości dotyczące właśnie budowy niszczycieli, które będą bardzo potrzebne jako takie statki osłonowe. Tu jest 36, więc jeszcze czekamy na ten model. On się powinien niedługo zbadać, oczywiście za kilka dni powinniśmy go oczekiwać. Myślę, że samochód opancerzony też będzie mi potrzebny, więc ja sobie może to zbadam, ale za chwilę jeszcze. Na razie pójdziemy trochę w technologię chyba. No może na razie zostawię, bo nie widzę tutaj sensu badania w tym momencie jeszcze ich. A to mogę załączyć. Myślę nad tymi technologiami. To by mi się przydało i to bardzo. Organizacja, morale.
No nie chcę wyprzedzać teraz czasów, ale no przydałoby mi się to, więc załączę te technologie. Jeśli chodzi o samoloty, to jest chyba całkiem nieźle. Dobra, więc myślę, że na razie możemy sobie pozwolić na coś takiego. I teraz zobaczmy, jak zapasy wyglądają. Do sieci idzie 183 i maleje? Rośnie? To dziwne. Bo nie powinno. Nie wiem za bardzo, o co chodzi, ale w teorii nie powinno się tak dziać. No cóż. Aha, bo słuchajcie, bo jednak ja i tak mam konwój tu. Może wypadałoby zabrać te jednostki stąd. Tylko pytanie jest, czy ja mogę je tutaj zabrać teraz, bo nie mam chyba transportowców w tym miejscu. O mój Boże, dobra, czekajcie. Transportery. Pewnie nie wybudowałem jeszcze żadnego. Cudownie po prostu. Tu nie mam. No to już wiemy, co za chwilę będziemy budować. Właściwie to mogę je załączyć. Niech mi się zrobi trochę tego tutaj praktykalów. Zrobimy za 3. Na razie powinno wystarczyć. Dobra, niech tam leci czas. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Czekajcie, bo tutaj mamy pyk i pyk. Jak wygląda produkcja teraz tych niszczycieli? Mamy model 36, 34 ciągle. Czy mnie potrzebuje to? Opancerzenie, tak? Technologia. Niszczyciele tu. Wtedy będziemy mogli badać już nowe, znaczy budować nowe niszczyciele. A ja czekam ciągle na tą wojnę cholerną domową. Battle Cruiser. Dobra, czekajcie. Pyk, to wyłączymy. Na razie nie będziemy tego badać więcej. Być może wrócimy do tego. Okej, mamy już nową technologię zbadaną do tych naszych nieszczęsnych niszczycieli, więc na razie sobie to chyba zostawimy. Chociaż z drugiej strony może i tak warto by zobaczyć, czy nie. To 38, więc w 37 zaczniemy to badać. Jeśli chodzi oczywiście o te technologie, to też jest wszystko całkiem nieźle. To sobie zbadamy. Co tu jeszcze mogę zrobić? Więcej mogę mieć badań. Przemysł jest na razie dla mnie niedostępny, więc to sobie opuścimy w tym momencie. Jeśli chodzi o czołgi, to na szybkości badamy kolejne technologie z nimi związane. Tu się za chwilę powinno jeszcze coś zbadać. Jak tam produkcja? Super. Bardzo mi się to podoba. Eskorty już są w stanie ukończenia. Tutaj widzę, że też jest całkiem sporo rzeczy, które niedługo nam się zrobią, więc to mnie bardzo cieszy. Pyk, pyk, pyk. Kolejne technologie do przodu. Ile ich tu jest? Dwie. Czyli to jest pewnie to i to. Dobra, mamy kolejne okienko, kolejny slot do badania, więc prawdopodobnie podniesiemy sobie... Nie wiem co. Tam jest niepotrzebne tak naprawdę, bo nie będę stosował chyba... Chociaż może powinienem. Czekajcie. Muszę to jakoś ogarnąć. Jest 36. O, to by mi się przydało na pewno. I na razie to by było chyba tyle, bo nie sądzę, żebym walczył gdzieś w Arktyce. Chyba, że w Rosji. W głębokiej. Milicja też mi jest nie bardzo potrzebna. 38, 9. Tutaj jest wszystko nieźle. Jeszcze coś mogę zrobić, więc prawdopodobnie jakąś sobie technologię zbadamy. Tylko teraz znowu patrzę i nie widzę, którą mógłbym zbadać, bo wszystkie mam już załączone. Statki też mam na razie wszystkie wyprzedzone praktycznie, więc... Tu jest nieźle, jeśli chodzi o to. W takim razie... Może doktryny, słuchajcie. Co to jest? To by mi się przydało. To sobie załączymy. Dzięki temu nasze statki są reperowane szybciej w tych bazach, w których one stoją. I produkcja za chwilę powinna przyspieszyć, ponieważ tutaj IC jest wrzucone w eskortowce. Mam nadzieję, że tak będzie.
Na szczęście widzę, że niszczyciele dosyć szybko się budują. Dobra, jest nieźle. Myślę, że w niedługim czasie zbudujemy coraz więcej rzeczy. Ja potem załączę oczywiście te 30 kolejnych dywizji. Dywizji czego? Artylerii. I później będziemy budować czołgi, słuchajcie. Taki jest mój plan. Mam nadzieję, że się wyrobimy ze wszystkim, że nie będziemy mieli większych problemów. Co tutaj nam się zbudowało? Super. Super. Co to takiego jest? Tylko jeden? Bombowiec taki. To taktyczny. Zrzucimy do tego w takim razie. Proszę się przebazować, proszę się połączyć. Wiem, że to nie jest jakieś może dobre w tym momencie połączenie, ale myślę, że taki bombowiec, cholera, on jest jedynką. Nie podoba mi się to za bardzo. Dobra, zostawmy to na razie w ten sposób. Niech będzie. No i czekamy na produkcję. W sumie na tym to będzie polegało przez najbliższy czas. Eskorty na szczęście już są na ukończeniu, więc zawsze dobre i to. Teraz powinna produkcja ruszyć i to z buta, bo możemy prawdopodobnie tak właśnie coraz więcej tutaj tych rzeczy możemy budować, co jest bardzo dobrym w sumie dobrą wiadomością, może w ten sposób. I cholera, nie chcę zaczynać budowy w tym momencie, bo wiem, że jak zbudują się te brygady, to troszeczkę szybciej one się będą nam dalej robiły, więc może chwileczkę poczekam. Wiem, że to jest marnowanie tego IC. Chociaż wiecie co? Tak sobie myślę, że skoro mamy trochę lepsze technologie w tym momencie. Jaki to jest rocznik w ogóle? To jest dobre pytanie. To jest rocznik nie wiadomo jaki. 38 cm. Dobra, zbudujmy sobie z jednego. Wtedy będę mniej. O, słuchajcie, już są na ukończeniu na pierwsze brygady artylerii, a ja muszę poczekać właśnie, bo co z tą wojną? Nie ma wojny nadal, słuchajcie, no coś niesamowitego. Zakładam się, że gdybym ja grał Hiszpanią w tym momencie, to już dawno miałbym wojnę. Pyk. O, technologie, fajnie. To jest do przodu, więc i tak możemy coś wrzucić jeszcze. Więc prawdopodobnie coś wrzucimy. Tylko nie wiem co. Nie chcę się w sumie na tą piechotę tak narzucać w tym momencie, ale no niestety coś będę musiał. A słuchajcie, może by tak. Może by tak. Nie, tego nie mogę, bo już mam zbadane, widzę, na 38. To jest dobre pytanie. Rzadko mam taką sytuację, że mogę coś włączyć, a nie wiem co. A to się za chwilę zmieni, jak rok pójdzie do przodu. Może by tak, może by tak. Pyk, dobra, cokolwiek w sumie. Okej. Więc co ja tutaj mogę sobie zarzucić? Po kolei będę to uzupełniał. Mam nadzieję, że wszystko będzie zgodnie z planem. Dobra, to powinno znacznie przyspieszyć nasze możliwości budowy tych brygad. No może nie znacznie, ale o kilka dni na pewno, a to myślę, że będzie... Ile tam zrobiłem? 5, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze chyba, więc artylerii zrobimy 30. Ile by to trwało? 99 IC? No trudno, myślę, że to się kiedyś zbada. Znaczy zbada. Ciągle mówię zbada, jak powinno się budować. No ale dobra, nie będę się tam kłócił. Mamy 1000 manpowera, 1053. Jest całkiem nieźle, muszę przyznać. Czy to przypadkiem nie zostało już przeze mnie wyłączone? Mam takie wrażenie. Ale teraz z kolei znowu mam więcej rzeczy. Artyleria. Wrzucamy. Mam naprawdę dużo tych jednostek piechoty. Musimy je wykorzystać.
pyk. Mogę więcej. Fajnie, że mogę. Tylko nie wiem, co mogę tak naprawdę. Czy tutaj mógłbym coś... Nie powinienem chyba na razie nic załączać. No ale z drugiej strony w sumie... Dlaczego by nie? 38... Coś na 7 chciałbym. Ale widzę, że nie mam nic za bardzo na 7 możliwości włączyć, więc... A, więc cóż. Takie życie. A z drugiej strony tutaj nie chcę chyba teorii mieć jakoś bardzo rozwiniętej. Dobra, wiecie co? Wrzućmy coś tutaj, bo myślę, że to się przyda na pewno. Pyk, pyk, pyk. Tylko co mi będzie potrzebne? To jest bardzo dobre pytanie. Dobra, zróbmy to. Wszystko mi jest jedno, to już powinno zniknąć. Dobra, teraz produkcja idzie pełną parą. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca. Nie pożera to jakoś wielkiej ilości IC, więc myślę, że te brygady będą się w miarę szybko badały, budowały, cokolwiek robią brygady. Ciągle czekam na wojnę. Oczywiście nie moją. Na szczęście tutaj się trochę niszczycieli zbuduje. Zobaczę w ogóle, jak wyglądają moje praktykale związane właśnie z artylerią. No nie jest tego... No, dupy to nie urywa, tak powiem, ale nie jest chyba aż tak tragicznie. Dobra, słuchajcie, trochę potrzebuję więcej tych praktykali jednak. W ogóle na kogo ja wywieram w tym momencie jakiś wpływ? Nikogo? Nie. 2, 3, 4, 5. To jest dosyć sporo krajów, które się do mnie zbliżają w jakiś sposób. A ja w ogóle powinienem zobaczyć też chyba... Czekajcie, może nie Etiopia. Ale na przykład taka Bułgaria. Co ona sądzi właśnie o Brytyjczykach? Dobra. Brytyjczycy zaczynają im zagrażać, więc to jest chyba dosyć dobra wiadomość. Biorąc pod uwagę, że to jest kraj, który... O właśnie, o tym mówiłem. Który prawdopodobnie... spowoduje dołączenie się tych krajów do mnie, więc taki jest plan. Nasza neutralność też powoli spada, więc mam nadzieję, że tak zostanie. Wenezuela tutaj coś robi, mamy już grudzień i nadal nie ma wojny w Hiszpanii. To jest bardzo dobra wiadomość. Może sobie jednego albo dwa takie stateczki zrobimy. Wiem, że to jest najgorszy model chyba tego cholera statku, ale myślę, że Z2 to mógłbym mieć. Tylko czekajcie, muszę sobie oczywiście zobaczyć teraz, tak. Na pewno nie tu, w Capital to jest, tak. Dobra, niech tam będzie. Chociaż teraz już powinienem chyba budować niestety te wszystkie... O mój Boże, ile teraz się tego nabadało. Czy nabudowało. O Chryste! Dobra, słuchajcie, po kolei, bo ja się nie ogarnę z tym wszystkim. To dołączymy tu. To dołączymy też tu. Teraz tak, to są transportery. Więc transporter, ja sobie zobaczę jeszcze tak. Dobra. Aha, nie mogę tu. No cudownie po prostu. Pyk, pyk, pyk. Więc wy wszyscy się połączcie i przypłyńcie tu. Dziękuję. W takim razie teraz się proszę połączyć z tymi statkami. I więcej tutaj screenów powinienem dostać, dołączyć, więc Z2 jeszcze pójdą tutaj. Jaki to jest? To jest... Czemu nie mogę tam tego wrzucić? Pyk. Pyk. Przebazuj. Dobra, a wy? Wy możecie iść...
tu. Tak. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie. Tak, czekajcie. 3-10. No, myślę, że to już jest lepszy wynik niż był, więc to sobie na razie zostawimy. Tak samo ja poczekam, aż te statki tu przepłyną. Teraz połączymy je w ten sam sposób. W sumie połączmy je 2, 5, 3. No i jeszcze muszę dorzucić kilka albo lekkich krążowników, albo niszczycieli. Zobaczymy, co się pierwsze zbada. Zbuduje, przepraszam was bardzo. No i tak jak mówiłem, artyleria dosyć szybko się będzie badała. Boże. O mój Boże, czemu mówię badała? Sorry, dzisiaj taki dzień jakiś. Ale co się dzieje z tą Hiszpanią? No cóż. Radar Combat. O mój Boże, ile teraz tego się załączy. I zobaczymy w tym momencie, jak wygląda nasza technologia. Praktykale wskoczyły na 11.6. Jest nieźle. Myślę, że teraz będzie się szybko wszystko badało. No i tak, po kolei. Oczywiście ta lista, która się teraz wam wyświetla, maleje za każdym razem, kiedy dołączę jakąś dywizję. A właściwie brygadę do dywizji, do korpusu. I tak to mniej więcej wygląda właśnie. Pyk, pyk, pyk. Do tego oczywiście nie podłączę artylerii, bo to chyba... Nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na umiejętności jednostki specjalnej, ale wolę nie ryzykować. Okej. Mam nadzieję, że tam to się szybko zbuduje. Widzę, że wszystkie tutaj już są w trakcie budowy, więc prawdopodobnie czas zacząć budować więcej dywizji takich. Tylko teraz pytanie, w jaki sposób ja chciałbym, żeby one wyglądały? No, być może... O, to byłoby chyba niezłe rozwiązanie, ale do tego bym dorzucił jeszcze... tylko teraz właśnie pytanie co? Właśnie pytanie co? Może chciałbym niszczyciela jakiegoś do tego dorzucić, tylko pytanie czy... To jest dobre rozwiązanie. Dobra, myślę, że jest nieźle, więc zrobię ich z 10 na dwa korpusy. Jako rezerwę oczywiście robię, bo to znacznie obniża długość budowy. A mamy jeszcze dużo czasu do wojny, więc myślę, że to się opłaci. No i co? I myślę, że to właśnie zrobimy w tym momencie. Chociaż z drugiej strony inżynier też by się przydał. No nie wiem, zobaczę w ten sposób. Niech się tam buduje. Wszystko tak jak mówiłem, wrzucę na razie na ten front, pokonamy Francję, zanim pokonamy Polskę, odwrócimy troszeczkę przebieg historii. Mam nadzieję pokonać Wielką Brytanię przed pokonaniem Polski. W ten sposób Polska nie dołączy, mam nadzieję, do aliantów. Chociaż z drugiej strony jest ryzyko, że Polska wtedy dołączy do Związku Radzieckiego, tak samo jak prawdopodobnie zrobią to Stany Zjednoczone. Jeśli tak się stanie, no to ja oczywiście będę w dupie i to bardzo głębokiej. Ale kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. Chyba. Niemniej jednak, taki jest mój plan. Na szczęście upgrade'y się zrobiły. O, właśnie o to mi chodziło, słuchajcie. Interweniujemy, oczywiście, że interweniujemy. To jest pierwsze, co zrobimy. Drugie, co zrobimy, to od razu będziemy wpływać na ten naród. Teraz musimy wrzucić niestety troszeczkę więcej punktów w dyplomację, ale to się opłaci, bo Hiszpania pomoże nam trochę z Francją i na pewno tutaj nam pomoże z Francją, więc to jest dobry pomysł. Później może Portugalię też załatwimy w jakiś sposób, albo dołączymy ją do osi, albo po prostu ją podbijemy. W każdym razie, jeśli będziemy mieli Portugalię, to z Portugalii jest dosyć łatwo pokonać te kraje tutaj, albo przedostać się w ogóle do Ameryki jakimś cudem. Nie wiem jeszcze, jak ja to zrobię, ale cóż, zobaczymy. Ale to wszystko oczywiście w przyszłych odcinkach. W tym momencie ja się już będę z wami żegnał.
Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli Wam się oczywiście podobało, no to zapraszam do subskrybowania mojego kanału, możecie dać mi łapkę w górę i zapraszam po więcej. Możecie też zalajkować mój fanpage na Facebooku, do którego link macie w opisie filmu. Cóż, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!